woda, choć już nie jest taka młoda. Nosi korale i kulilale, kasa po łąkach, bo pociągają przyroda. Tańczy wspaniale, nie przejmuje się. Magika, zbieram podpisy, kto się rozliczył, kto nie i jak mu to zebrał. Czekaj, Zuzia, zobacz. Weź tą magiczną piłeczkę. Zapisz i na pewno będzie dobrze, no. Wiecie co, ja już wiem chyba o co chodzi. Zuzi po prostu piszczą w uszy. Dlatego musimy Zuzi pomóc. I jeszcze raz wszyscy na 3-4 magiczne zaklęcie. 3-4. Tam jakoś bliżej siebie. Przyrządziliśmy bardzo późną grochówkę. Zbieraliście ziemniaki? Oczywiście. Osobiście? Osobiście. No i widzę, że nie bardzo. Ale nasi kucharze, że tak powiem, dołożyli wszelkich starań, żeby grochówka była na wielką orkiestrę naprawdę fenomenalna. Jedliście? Oczywiście. Było moim zdaniem, oceniam w skali od 1 do 10. Konsultacje kosmetyczne, robimy zabieg pielęgnacyjny na dłonie, to badanie poziomu nawężenia cery. Kilka osób było, pytali się głównie o dobór kremów do cery, właśnie takie skrępowanie, do cery wrażliwej. W tym roku to wyszło. Widzę duże zainteresowanie, mam sporo chętnych na konsultacje. Rodzice przychodzą z dziećmi, proszą wręcz o badanie, co w tych warunkach nie jest możliwe, więc trzeba je zaprosić na normalną wizytę. Ale ogólne porady są udzielane. Najbardziej mnie zdziwiła pani, która powiedziała, że przez to, że wypadły, dziecko wypiło sobie zęby, zepsuły się pozostałe. Skoro zębów nie ma, no to trudno, żeby się są inne. Problem jest higienie, w jedzeniu za dużej ilości słodyczy. W babciach, w dziadkach, którzy rozpieszczają dzieci słodyczami na dzień dobry dają cukierki. Myślę, że to jest problem. Rodzice są świadomi, są chętni, chcą się leczyć. Też jest zainteresowanie leczeniem w ramach funduszu. Mam do tego funduszu zdrowia, co jest zrozumiałe. Utrzymanie jamy w stanie zdrowia jest kosztowne. Tak naprawdę nie chodzi o badanie, bo nie jest to możliwe, ale o rozmowę. Często te rozmowy trafiają pacjentom. Zwykle nie ma czasu gadać. Pani adwokat, niech pani powie, jak to w tym roku wyglądało? Bardzo fajnie. Bo pani się zajmowała konsultacjami prawnymi, tak? Tak. 1500% więcej niż w zeszłym roku. Czyli nie tylko jagód. Nie, jagód był poziom zerowy. Nie, w zeszłym roku była jedna osoba, w tym roku 15. W związku z tym, jak i ludzie powoli się dowiadują, że jednak tak, coś się dzieje i można przyjść, tak? Dokładnie. I w tym roku było fajnie. Znaczy, o tyle było ciekawie, że ludzie mieli pytania naprawdę konkretne i takie, na które dało się udzielić konkretnej odpowiedzi. I mam nadzieję, że były te odpowiedzi pomocne. Bo
przychodzili oczywiście z różnymi problemami, zarówno jak i prawa sąsiedzkiego, czy rzeczowego. Były pytania z prawa podatkowego, głównie ile będę musiała zapłacić w podatku, jak dostanę taką darowiznę. No, oczywiście było prawo spadkowe, trochę prawa pracy. Jedno pytanie zdarzyło się o działalność gospodarczą, więc jakby zakres, który byliśmy radę ponieść i naprawdę mam nadzieję, że się to będzie rozwijało i będzie. Czyli rozumiem, że możemy przyjąć, że na przyszły rok planujemy kolejną. Czy to ma być deklaracja? Ja myślę, że im więcej się będzie o tym. Bardzo się zobaczymy, ale naprawdę było fajnie. Jesteśmy dobrej myśli, rozumiem, na przyszły rok. Tak, jest jak zwykle optymistycznie. Dziękuję bardzo. Szachetnych, szczególnie dla najmłodszych, duża atrakcja. Bardzo fajnie się spinały dzieciaki, chciały próbować, były duże emocje, trudności nawet i był płacz. Także płakały dzieci czy starsi? Też płakały dzieci, ale to był taki płacz na pozytywny. Nikt tam nie zleciał ze ścianki, nikt się nie połamał, nie było żadnych wydarzeń. Jak tam? Dziękujemy bardzo za tą zachwytę. Wszyscy są grzeczni. Tak, bardzo grzeczni, zachowują się jak należy. Dzieci super się bawią. Moi drodzy, to co wam pokażę na koniec, to nie jest już magiczny trik. Tylko będzie taniej. Teraz to będzie tylko pokaz. Dlaczego tak siedliście przy tym stole? Czy to jest coś? Bo to są kanapki. Dobre zapytania z numerem kanapki. Kobiety chciały, żeby to jeść. Robiła to... Dlatego tak mało zjedzono, tak? Ugosia, Kasia i jeszcze kto tam? Ania. No, Gosia, smaczne kanapki. Polecamy. Ale tak mamy różne kanapki. A to już została akurat z samą suchą krakowską. Bo wcześniej ale w ogóle... z polędwicą sopocką i z żółtym serem. Ale sam jeszcze z pomidorami, pobryką i ogórką. Generalnie jest bogato, tak. A to wszystko dzięki ofiarności jednego z sklepów. Mogliśmy wybierać, przebierać. Niestety muszę Państwa zmartwić, gdyż na tej scenie to niestety koniec naszych dzisiejszych występów. Jednakże to nie jest koniec finału. Na dalszy ciąg finału zapraszamy Państwa do parku miejskiego, tutaj, który znajduje się tuż obok. A wszystkie chłopy, a gonią za nią, wiedzą, że jest wielki. Jagoda nie ma na żadnego ochoty.